wszedłem do sklepu i nie mam maski. I pan mi mówi tak, musisz zrobić tak, koszulką i wtedy możesz chodzić po sklepie. W takim beach barze. Wszystko mówi za siebie. Siema! W dzisiejszym odcinku zapraszam was na festiwal, dokładnie na Zerka Beach, czy Zerce Beach, jak tam chcecie. Przyjechałem tu całkowicie przypadkiem i naprawdę mega się cieszę, że tutaj trafiłem. Festiwal trwa 4 dni, zaczął się w czwartek, kończy się w niedzielę w nocy. Imprezy trwają tutaj ogólnie od 12 w południe do 12 w nocy. Niestety tylko do 12 w nocy, wiecie dlaczego. Jak byłem tu 3 albo 4 lata temu, nie pamiętam dokładnie, imprezy trwały do... do której wtedy trwały? Nie wiem, czy nie do rana przypadkiem. W sumie już nie pamiętam, no ale na pewno się nie kończyło o 12. Ale nic straconego. Jest naprawdę fajnie. Mimo tego, że nie ma tyle ludzi co kiedyś, dużo klubów jest, znaczy może nie dużo, ale parę klubów jest zamkniętych, to i tak dalej czuć ten wakacyjny klimat, ten imprezowy klimat, dziewczyny, wszystko jest fajnie, naprawdę. Pokażę w tym odcinku, pokażę wam mniej więcej, jak to teraz wygląda w takich czasach, jakie są niestety teraz. Powiem tak, niewiele się różni, a szczególnie widać to na imprezach już w środku. Każdy ma wywalone na to i to całkowicie wywalone. Ludzie wiedzą, że to jest... że tego nie ma, a gdzieś jest, to może gdzieś jest, ale nie tutaj. Tutaj panuje miłość, zabawa i wszyscy tak do tego podchodzą. To jest końcówka wakacji, każdy się chce dobrze bawić. Ach, sorry, powiadomienie akurat. Nie wiem, dlaczego ja tego nigdy nie wyłączam. No ale tak już mam. Chyba się już przyzwyczailiście do tego. Dobra, pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda w dzień. Później pokażę wam, jak to wygląda w nocy. No i sami stwierdzicie, czy było warto. Ja wiem, po wczorajszym, mimo tego, że byłem wczoraj tylko 1,5 godziny na imprezie, to już wiem, że było warto tutaj przyjechać. Jechać 700 km w jedną stronę, 700 muszę wrócić i tak było warto. Dobra, oglądajcie. Tutaj jest jeden z największych klubów, w którym dokładnie jest zorganizowany ten festiwal. Nazywa się Noah. Teraz tam nie będę wchodził, bo wejście kosztuje 175 zł, a jeszcze nie ma tam tyle ludzi, ile powinno być, także nie będę wchodził, może później. Tutaj jest dokładnie Papaya Club, tu gdzie byłem wczoraj. Tutaj wejdę, wam pokażę, jak wygląda. Tylko nie wiem, czy tu będzie dużo ludzi, bo większość naprawdę jest teraz tam właśnie. Na razie tutaj jest mało ludzi, no bo dużo leży na plaży, w beach barach, albo po prostu są w tym Noah. Idę dalej, idę coś przekąsić i pokażę wam jeszcze, jak tu wyglądają. O, tutaj nade mną są skoki na bungee. Przed chwilą ktoś skakał, teraz akurat nikogo nie ma, ale może później wam będę mógł pokazać. Tak no, w ogóle to Zerka Beach jest uważana za chorwacką Ibizę. Nie wiem, dlaczego wszystko porównają do Ibizy akurat. Ibiza to Ibiza, a nie, że wszystko jest na przykład turecką Ibizą, chorwacką Ibizą, czy jeszcze jakąś inną Ibizą. Ibiza to Ibiza i tyle. Wczoraj tutaj kosztowało 100 zł, dzisiaj już jest po 175. No jest sobota, nie ma się co dziwić. Tutaj jest kolejna plaża. Ogólnie powiem, że wygląda to naprawdę dużo lepiej, jak jest normalny okres. No a teraz jest jak jest.
drugiej strony jeszcze ten klub. W nocy to zdecydowanie dużo lepiej wygląda, chociaż dzień też jest fajny klimat. Zirka Beach, czy Zirce Beach, to jest zdecydowanie miejsce, które mogę polecić każdemu, kto lubi się dobrze zabawić, jest w Chorwacji. Naprawdę, jest to mega, ale to mega fajne. To jest prawie, chyba pierwsze miejsce, w którym tak naprawdę poczułem te wakacje. Teraz, gdzie podróżuję po Europie. Gdzie jeszcze? No w Serbii, no tam byłem z tą dziewczyną na imprezie, ale to tam było do 10, także było słabiutko. A tutaj, tu są wakacje. Idę coś zjeść. Teraz jestem w takim beach barze. No jest naprawdę fajnie. O, akurat ty leciał na bungee. No, ten beach bar jest naprawdę świetny. Mega mi się tam podoba. Fajnie się świeci, znaczy fajnie. Fajnie się siedzi, a nie świeci. Basenik i tak dalej. Ale zaraz przejechać na moje mieszkanie, trochę się ogarnąć. No i o 19 tutaj przyjechać na imprezę już całkiem. Na jakieś 5 godzin. Wczoraj spotkałem paru Polaków, także myślę, że dzisiaj też znowu kogoś spotkam. Także będzie się z kim pobawić. W ogóle dzisiaj spotkałem już jednego kolegę z Anglii, Polaka też, którego dawno nie widziałem. Także myślę, że wieczór będzie naprawdę udany. O, i właśnie ktoś skacze na bungee, jakaś dziewczyna. Skacz, leci, o, ale źle skoczyło, ojeju. Zamiast głową w dół, to ta nogami w dół. Czas kupić sobie jakąś pamiątkę. Chodźcie, what's happening Zirka? Stay in Zirka. Czy Zirce? Nie wiem, jak się to czyta. Spodenki odblaskowe kupione. Będę się rzucał oczy, bardzo dobrze. Wszystko mówi za siebie. Wiecie co? Wszedłem do sklepu i nie mam maski. I pan mi mówi tak, musisz zrobić tak, koszulką i wtedy możesz chodzić po sklepie. Ja proszę, ale głupota, co? No i muszę tak chodzić. Jakby się ktoś spierdział w sklepie. Siema, w kolejny dzień. Sorry wielkie, za dużo wczoraj nie kręciłem na imprezie, ale wieje, sorry. No ale lepiej, żebym nie kręcił. Było naprawdę bardzo fajnie. Dzisiaj jeszcze jeden dzień, no i jutro wracam do Budapesztu. Tak jak mówiłem, w środę lecę po prostu na Ukrainę. Trochę się to przesunęło. No ale koniec końcem lecę i tak i tak. Czy mam nadzieję, że znowu czegoś do środy nie wymyślą. Dzisiaj czytałem, że Polska znowu zaczęła się kwalifikować na żółty kolor pod względem różnych restrykcji i tak dalej, czy na pomarańcze, na żółty chyba, no. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało wylecieć na tą Ukrainę. Co po Ukrainie będzie? Nikt tego nie wie. Przed chwilą zjadłem śniadanie i dzisiaj praktycznie mam zamiar spędzić cały dzień gdzieś na plaży, pokręcić jakieś ładne widoki. Może uda mi się dronem polatać, chociaż trochę wieje dzisiaj, także nie wiem. No ale chcę fajny materiał dla was przygotować z Chorwacji, no bo w sumie to będzie tylko ten odcinek, co był ostatnio, przedwczoraj. No i to dzisiaj, także wiele tego nie było. Dobra, więc wsiadam w auto i jadę. Przyjechałem jeszcze do portu, znaczy portu, takim bardzo malutkim, samymi takimi małymi łódeczkami. Muszę czekać na nowy apartament z Airbnb właśnie, który sobie wziąłem. W sumie najbardziej się opłacało, a też jest tutaj niedaleko, także dobrze wyszło. Właśnie chodzę i patrzę, czy są organizowane jakieś wycieczki właśnie na takich tych, na takich łódkach, albo jakieś, wiecie, imprezy na statku albo coś. Jestem tu jeszcze jeden dzień, także muszę skorzystać jeszcze jak się da. Ale niestety chyba nic takiego fajnego nie znajdę. Ale powiem wam, że Chorwacja, kiedy tu nie przyjeżdżam, zawsze jest fajnie. Chorwacja ma w sobie to coś.
Zresztą każdy, kto był, to może to potwierdzić. Z tych krajów, które teraz widziałem jeszcze na Bałkanach, no dobra, no jeszcze nie widziałem Czarnogóry i nie widziałem Bośni i Hercegowiny, no nie dało się tam wjechać. Ale uważam, że Chorwacja jest najlepsza, no ale też zdecydowanie najdroższa. No bo akurat ceny to tutaj trzymają mocno, naprawdę. No i z racji tego, że wczoraj nic nie kręciłem, a festiwal trwa, także postaram się dzisiaj Wam coś pokazać. Dzisiaj jest w innym miejscu, bo tam ogólnie na tym Zyrka Beach jest parę miejsc, parę dyskotek. No i dwa dni było teraz tym Noa, chyba tak się nazywa, ale dzisiaj jest już w innej, także fajnie też, będzie coś nowego. No i Wam coś pokażę. Ogólnie bardzo na plus, jak na te czasy. Jakaś mała plaża taka jest w centrum, ale ja to później pojadę na lepszą, na sam koniec wyspy. Już do innej miejscowości. Jadę właśnie do miejscowości Lun. Jestem teraz w Jakaśnicy. Super, tu jest. Właśnie odpalam drona. Pierwsze ujęcia będą właśnie stąd. Tylko nie wiem, czy je dam radę rzucić to na filmik. To jest najgorsze, ponieważ nie zabrałem jednego kabla. I to jest duży problem. Ale zobaczymy, jeśli nie będzie jutro na filmikach, no to pojutrze wtedy. Jakoś tak to zrobię. Że gdzieś na pewno te ujęcia zobaczycie, albo po prostu wrzucę z trochę gorszą jakością. Wytłumaczę niektórym osobom, jak to się dzieje. Jak kręcę dronem, mam połączonego z telefonem. W gorszej jakości zapisuję mi na karcie, na telefonie, a w lepszej na karcie SD w dronie. Jeżeli chcę mieć naprawdę dobrą jakość, muszę to zrzucić na kompa, później na telefon i zmontować. Niestety nie mam kabla, żeby to później zrzucić na telefon. No i prawdopodobnie będzie troszeczkę gorsza jakość, ale i tak Wam chcę to pokazać, bo naprawdę super tu wygląda. Taka bardzo spokojna wieś. No i dojechałem do miejscowości Lun. Nic tu już dalej nie ma, już jestem na samym końcu, na samym cyplu. Tutaj jeszcze niby jakaś droga jest, ale tam nie wiem, jak już jedno auto widziałem przed chwilą, że tutaj jechało. Ale nie wiem, jak oni chcą stamtąd wrócić. Mam właśnie drona. Idę teraz podziałać, polatać, bo tutaj jest podobno ładny punkt widokowy. O, ale willa. Dobra. Jak w ogóle jest tutaj bardzo dużo sadów oliwnych, chyba tak się mówi. Pełno drzew. Także też myślę, że z góry to będzie dobrze wyglądało. Muszę dojść tam właśnie do końca jeszcze. O, tu widzicie właśnie drzewa oliwkowe. Tylko właśnie nie ma w ogóle... Nie ma w ogóle na nich oliwek. Nie wiem, czy już są pewnie już pozbierane. Ja ogólnie nie lubię oliwki i to bardzo. Kiedyś nie lubię. O nie, widać co. Ale jeszcze długo, długo, żeby dojrzały. Doszedłem tam na koniec i w sumie nie za ciekawie to wyglądało. Także tutaj wystartuję.
Popatrzcie, jaki piękny zachód się robi, tylko troszkę chmury tam są. Ale i tak myślę, że spoko to będzie wyglądało. Przyznam wam, że tutaj w Chorwacji naprawdę ostatnie dni są tak piękne zachody, że naprawdę. To już końcówka dla mnie Chorwacji. Słońce zachodzi, na imprezę jednak nie idę, bo stwierdziłem, że wolę nie iść. Wczoraj się dość już wybawiłem, wystarczy mi. Zresztą 6.30 albo 7.00 już muszę stąd wyjechać, ponieważ o 13.00 muszę być w Budapeszcie na lotnisku, żeby oddać samochód. Było super. Naprawdę było super, mega się cieszę, że przyjechałem. Na pewno było warto. Poznałem wielu fajnych ludzi, Polaków, którzy mnie oglądają tutaj. Także od razu serdecznie wszystkich pozdrawiam. Miło było was poznać, pobawić się i napić. Co, może jeszcze później wam coś pokażę, zobaczymy. Teraz relaksik przy zachodzie. Nie całkiem na zachód mi dzisiaj wyszedł, ale tak jest fajnie. Tutaj wzdłuż sobie chodzę, jak to się mówi, promenady, o. Powiem wam w sumie, że nawet dobrze, że nie poszedłem na tą imprezę, bo nigdy wcześniej to tak w sumie nie chodziłem tym deptakiem. Jest naprawdę spoko. Dużo ładnych dziewczyn można zobaczyć. Łódź podwodna. No i koniec tego dnia. Taki mam pokoik z Airbnb. Ale spoko. Dobra lokalizacja w całym centrum. Nie ma co narzekać. Właśnie wróciłem teraz z meczu, znaczy oglądałem mecz. Szkoda, że lewy nic nie trafił, ale i tak ważne, że wygrali. Dobra, dzięki wielkie, że byliście ze mną w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Komu się podobało, zostawcie łapkę, komentarz. Pozdrawiam, do następnego. Rano wracam do Budapesztu.